Państwa i moim gościem jest najlepszy w historii strzelec duńskiego klubu Brøndby. O tym jeszcze porozmawiamy, ale zacznijmy od turnieju Amber Cup. Wystąpiłeś tu właściwie w roli gospodarza na swoich, mówiąc brzydko, śmieciach. Zaprosiłeś kolegów, znajomych i wyszło to całkiem przyjemnie. Zgadza się, myślę, że bardzo przyjemne turnieje, bardzo fajna atmosfera. Myślę, że turnieje są również na dobrym poziomie, także cieszę się, że to wyszło jak wyszło i mam nadzieję, że zorganizujemy w przyszłym roku taki sam. 17 goli w 18 meczach Superligi Duńskiej, jeżeli się nie mylę, w tym sezonie? 17 w 18. 17 w 18? Tak. Tak, dobrze. To znaczy, że ten twój celownik jest wykalibrowany nadal idealnie. Poza tą skutecznością, poza regularnością, ty jako napastnik jeszcze czegoś sobie mógłbyś życzyć? Na pewno jakichś sukcesów drużynowych, tak? Wygraliśmy raz puchar, na pewno klub, kibice, ludzie dookoła zaangażowani gdzieś tam w klub, jest ich wielu, życzyliby sobie wygrania mistrzostwa. No i to jest takim naszym celem. Na razie sportowo nie zasługujemy na to, ale mam nadzieję, że w przyszłości klub dorośnie do tego, żeby znowu być na topie. Każde okienko transferowe właściwie to mniejsze lub większe spekulacje na temat twojej przyszłości, ewentualnego transferu. Ta zima jest spokojna? W ogóle bierzesz pod uwagę ewentualną zmianę? Znaczy, powiem tak, nigdy nie można niczego wykluczyć. Tak? No, zawsze coś się może wydarzyć, natomiast na ten moment jest spokojnie. Skupiam się na tym, żeby wrócić do klubu i rozpocząć przygotowania z zespołem. Kopenhaga to jest taki teraz już twój drugi dom, takie twoje miejsce na ziemi? No już tych domów kilka mam, tak? Są Gliwice, gdzie są bardzo bliskie mojemu sercu, Kopenhaga. Również jest to miasto, w którym czuję się świetnie, naprawdę mam same dobre wspomnienia tam. Wiadomo, pochodzę z Wrocławia, to jest trzeci mój dom, także kilka tych domów już mam. Ale sam wspominasz, że bardzo dobrze tam ci się żyje, masz jeszcze półtora roku kontraktu, pewnie nie byłoby problemów z przedłużeniem, może zatem nie warto w ogóle zmieniać? Wiadomo, jeżeli klub będzie chciał ze mną przedłużyć kontrakt, ja na pewno jestem otwarty, traktuję tak samo Piastak, Brøndby, to są kluby priorytetowe, są to kluby bliskie mojemu sercu, także na pewno jestem otwarty. A zobaczymy cię jeszcze kiedyś w Ekstraklasie, wrócisz na polskie boiska? Nie zamykam się na Ekstraklasę, no, zobaczymy co się wydarzy w przyszłości, ale na pewno jest taka możliwość. No, niewiele tak naprawdę zabrakło, żeby się wstrzelić w ten najlepszy okres Piastak Gliwice, pewnie ty też cieszyłeś się bardzo z tego mistrzostwa. Jasne, śledziłem praktycznie większość meczów, jak rozgrywali w tamtym sezonie. Uważam, że zasłużyli, grali najrówniej. No i cieszyłem się również z nimi. No, Piastowi kibicuję od dawna, odkąd tutaj, powiedzmy, jestem z nimi związany. Także bardzo się cieszę, że zrobili mistrza Polski. Reprezentacja Polski to jest temat trudny. Liczysz na to, że dostaniesz jeszcze powołanie? Marzysz w ogóle na przykład o Euro 2020? Czy granie w reprezentacji jest marzeniem, tak? Znaczy, na ten moment ciężko powiedzieć, w jakiej sytuacji się znajduję, nie mam kontaktu ze sztabem, także powiedzmy, że no, nie jestem brany pod uwagę, nie jestem w grze, tak? Z perspektywy naszej, kibiców, no, trudno o większy kłopot bogactwa, ale z perspektywy twojej jeszcze kilku, co tu dużo mówić, znakomitych napastników, no to jest troszeczkę przekleństwo, bo mamy w kadrze tę wielką trójkę, Lewandowski, Milik, Piątek. Też tak na to patrzysz? Znaczy, umówmy się, Lewandowski jest dzisiaj całkowicie poza kontrolą, jest to napastnik światowej klasy, można tylko na niego patrzeć i podziwiać, tak? Także tutaj ciężko mówić jakiejkolwiek rywalizacji z nim związanej. Wiadomo, że jest numerem jeden i tak się nie stanie. Jest Arek, który fajnie sobie radzi we Włoszech, jest Krzysiek Piątek, który fajnie sobie radzi we Włoszech, także na pewno konkurencja tutaj jest duża, ale pozostaje nic innego jak tylko walczyć, tak? No, nie pozostaje nic innego jak tylko walczyć i spełnić swoje kolejne marzenie. Jest jeszcze Dawid Kownacki, który no, nie ma najlepszego sezonu za sobą. Może właśnie to czwarte miejsce jest w zasięgu twoim? No, Dawid jest utalentowanym piłkarzem, gra w mocnej lidze, gra w dobrej drużynie. Dzisiaj decyzja należy do trenera, jaką decyzję podejmie, trzeba ją uszanować. No, trener wybiera skład i gdzieś tam bierze za to odpowiedzialność, ale na pewno trzeba tą decyzję uszanować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Kamil Wilczek.